Pytanie, Endecja. Dobry wieczór, panie pośle. Ostatnio prezes Stowarzyszenia Endecja, poseł Adam Andruszkiewicz, zadeklarował gotowość młodego pokolenia do postawienia pana Donalda Tuska przed sądem. I teraz moje pytanie, czy uważa pan, że pan Tusk powinien w końcu odpowiedzieć za liczne afery, które miały miejsce podczas jego rządu? Dziękuję. Zdecydowanie tak. A czy może to pan jakoś poprzeć deklaracją, że w końcu to zrobicie, a nie tylko będziecie o tym mówić? Ciech, Lewar, Ambergold. Tych afer jest bardzo dużo. Ustawa, na przykład, tego jest bardzo dużo. To nie jest tak, że tak jak mówi teraz prezydent Warszawy, ona nie wiedziała, że jakieś afery miały miejsce, ona nie jest świadoma. Donald Tusk jest odpowiedzialny politycznie i teraz pytanie jest, w jaki sposób także prawnie będzie musiał odpowiedzieć za to, w jaki sposób jego ministrowie funkcjonowali i mówiąc kolokwialnie, przeprowadzali wałki. No bo to, że powstawały ustawy przy śmietnikach na cmentarzach, to, że Graś wpływał i niszczył media, no niestety musi zaowocować konsekwencjami. I nie wyobrażam sobie, aby Polak, który za najmniejsze wykroczenie jest karany, przyglądał się temu, jak Donald Tusk nie odpowie za wszystko to, czego dokonał, za co był politycznie, ale też moim zdaniem prawnie odpowiedzialny.